Cześć! Siemaneczko kochani, znowu jesteśmy w takim tandemie. Bardzo wam się spodobał nasz poprzedni film, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj przyjdziemy z troszeczkę innym, ale też o tematyce mody. Zrobiłam zakupy, a w sumie mogłam wybrać sobie na stronie Rosegal kilka rzeczy, bo ostatnio wam się film spodobał, tej firmie również, więc pomyśleliśmy, że znowu właśnie wybiorę sobie trochę rzeczy. Miałam budżet mniej więcej $200. Tak mi się wydaje, że to zamówienie całe tyle kosztowało. A no bogato. Nie pamiętam wszystkich cen, więc będę tak plus minus mówić, ale są to rzeczy dosyć tanie. U Pawła pojawi się w tym samym czasie, jak ja dodałam ten film. Jaki film? O, tutaj opowiedz. Filmik, w którym Asia będzie oceniała moje zakupy, bo stwierdziłem, że nie będę gorsza i też pójdę do sklepu i kupię na mniej więcej podobną kwotę, porównać, kto zrobił fajniejsze zakupy. No to co? Oceniamy? No to zaczynamy. To jest strona azjatycka, także te produkty mogą być czasami małe, czasami duże, jakość jest różna, także już tutaj musisz ocenić wszystko, nie tylko wygląd, ale też jakość. Okej, wężownica. Ewidentnie jest to motyw, który ty nosisz bardzo często. Pierwsze co w ogóle rzuca mi się w oczy, ten pasek jakiejś takiej chyba słabej jakości dość, bo no, wygląda jak, tak wiecie, jak są... Nie wiem, takie dziewczynki małe kiedyś miały takie torebki zabawkowe, nie moja siostra na przykład jak ma takie zabawkowe torebki, to one mają taki właśnie dziwny pas. Ale generalnie spoko. Ona kosztowała około $20, czyli niecałe 80 zł. Tak. Ja powiem ci, dlaczego się na nią zdecydowałam, ponieważ na tej stronie ostatnio, w poprzednim filmie, pokazywałam taki sam model, tylko w kolorze czarnym, ale słuchajcie, ja byłam przekonana, że to przyjdzie 1 do 1, tylko że będzie motyw węża. A okazało się, że ta torebka przyszła w ogóle inna. Chciałam wam ją pokazać, Magda pożyczyła ją na imprezę, więc jest u Magdy, ale nie, wygląda tak samo jak tamta. Niby jest inny wzór, ale łańcuch już jest inny w ogóle, tamten jest taki mniejszy i bardziej porządny i wykonanie jest troszeczkę gorsze, a kupowałam na tej samej stronie, ale tamta po prostu torebka tak robi wrażenie, że wszyscy na imprezie pytali Magdy, skąd jest ta torebka i myśleli, że jest bardzo droga, a też kosztowała około $20. Wszystko standardowo wam podlinkuję. Teraz druga torebka. Troszkę się odkształciła, ponieważ była... To wygląda jak taki pokrowiec na wino, wstawiać tam wino i taki masz taki kuler. Ale to spoko, teraz w środku bardziej... to jest też do tego, czy... Tak, to jest takie, żeby sobie coś schować. Bo tu w środku jest taka siatka jakaś. I po prostu sobie tutaj chowasz rzeczy i zawiązujesz. Jest też oczywiście dłuższy łańcuszek i pasek w sumie. I można powiedzieć, że to jest taka... i ten pasek już jest jakiś taki chyba lepszy, ale to fajny. To jest taki bardziej, ja bym powiedziała, letni. Tak go widzę, do jakiejś letniej sukienki, do jakiejś... Znaczy, ja dalej nie czaję tego, że jakby tu jest to płótno, jak tam coś wsadzicie i na przykład Asia będziesz szła i tak machała tym koszykiem, to może że w sensie, że chodzi o to, że to jest taki wkład i on nie jest przyczepiony. Tak, i on nie jest przyczepiony totalnie, a to się nie zamyka inaczej chyba, nie? Tak, patrz, to wchodzi w to, no patrz, jaka super opcja, zapina się. Ja już nie miałam pojęcia. Patrz, ona też kosztowała około $20. I wygląda tak, luksusowo od razu, look at this. Nie, no patrz, no teraz to mi się podoba już. Kolejna rzecz to sukienka i ja pamiętam, ona kosztowała $13. To jest wszystko z paczki wyciągnięte świeżo, więc słuchajcie, no nie jest poprasowane. Latać w takich kiecach teraz jak tutaj minus 500 stopni. No ale lecę na wyprawę i dużo rzeczy kupiłam z myślą o wyprawie. Fajne to jest lniane, czy to jest ale lniane, tak wygląda. Ma taki materiał. Kosztowała 40 zł, więc lniane nie jest. Fajne ma te guziki duże, ja pokazuję sobie, a nie mam, sorry. Taki brązowy, więc coś tam jakby ożywia delikatnie tę kieckę. To jest kiecka czy bluzka? No właśnie, to jest ten mój jeden zarzut, że obawiam się, ona jest taka za długa na ten, a za krótko na sukienkę. Dla mnie to będzie zdecydowanie tunika. Myślę, że dla każdego to będzie tunika. To nie chodzi o wzrost, po prostu jest taka króciutka, ale myślę, że jako taka dłuższa bluzka dla kogoś to będzie fajne. No wygląda jak len. Nie, no wygląda jak len, wygląda spoko. No tylko ta długość. Jezus, ty te węże to wiesz, ogarnij już. Ja ją uwielbiam, mam identyczną i tak ją uwielbiam, tak często noszę i wszystkim się tak podoba i pasuje do tylu, mam buty właśnie w takim kolorze. A masz czarną? Nie, taki sam kolor. I słuchajcie, na stronie ona była biała, więc ja mówię, zamówię białą, bo ta kremowa pasuje mi do wszystkiego, ale też chciałam w wersji białej i słuchajcie, zamówiłam i przyszła... Znowu w takim samym kolorze jak mam już. Teraz zestaw. O, będziesz ten. Tu nie wyciągałam z opakowania. Mogę otworzyć? Tak, nie wyciągałam z opakowania, ponieważ będzie sporo. Są to po prostu takie gumki. Ale miłe w dotyku bardzo. Takie welurowe. Jezu, wszystkie. Ja w domu jak jestem, na przykład idę spać, czy chodzę po domu, robię albo koka, albo kitkę. Co robisz? Koka. Koka takiego. Ja już wiem co innego. Okej. Właśnie noszę takie gumki często, żeby było mi wygodnie i ciągle mi one gdzieś giną. Nie wiem i w końcu zostałam bez gumek i jak zobaczyłam ten zestaw, to stwierdziłam, że to jest bez gumek to nie można. Bo po prostu zobaczcie, zobaczcie jakie to jest wygodne, niewygodne, tylko jakie to jest duży wybór kolorystyczny i jak tego jest dużo bardzo tych gumek. Mi się najbardziej podoba chyba ta kobaltowa tutaj, no i te klasyki właśnie, ale wszystkie będę używać, bo większość to będzie po domu, ale też nie tylko, gdzieś tam w podróż sobie nawet jak się coś z tym stanie, to nie będzie szkoda, bo cały ten zestaw kosztował $8. Teraz jak widzicie ostatnio noszę często bluzy, więc kupiłam bluzę szarą. Ale miękka, omega, jak z takiego dresu, tylko takiego miękkiego dresu. Jak taka do piżamy. Bardzo miękka, no właśnie. Super miękka. Ja to sama pomyślałam, jak zobaczyłam tą bluzę, to stwierdziłam, że na co dzień chyba jej nie będę nosić, pomimo, że jest miękka, bawełniana, to wygląda troszkę jak od piżamy i raczej taka domowa. Fajne to mi się podoba, że ma guziczki takie przy rękawie, więc nie jest taka totalnie zwykła. Nie wiem, czy będę. Ale jest mega milutka. Ale tak właśnie tutaj, to myślę, że będzie fajna do szarych dresowych spodni. Ona kosztowała też chyba około $10 właśnie. Dobra, kolejna rzecz to taka bluzeczka. Nie ma założyć na rękę? No nie, ona przecież ma gumkę, się rozciąga. I tutaj, nie tak się wydaje, bo to się właśnie ma wszystko tak opiąć. I tutaj będzie takie zawiązane, bo była jeszcze tutaj taki gorsecik, to jest biały, ale to jest M-ka wbrew pozorom. I w sumie jak na taką azjatycką rzecz, ona też mogła kosztować około $80. Jest dobrze wykonana. No właśnie chcę powiedzieć, że fajnie jest wykonana. Fajna jest, fajna. I to jeszcze taka w twoim stylu. Tak, właśnie to jest, no to jest. I tutaj tym sznurkiem się przeplata tu przez środek, tak, przez te dziurki. Tak. Właśnie też ją kupiłam z myślą na wyjazd. I tutaj też z myślą o wyjeździe. Uwaga! Trójkąterowy. Tu jest góra. Taka czerwona. I uwaga, i to są majtki. Czemu one są takie wysokie? Bo to są z wysokim stanem. Myślałam, że to dziwi, bo tutaj po prostu one są takie jak normalne majtki tutaj, a są takie dziwnie mogą wyglądać, ponieważ zakrywają brzuch i od razu powiem, że to jest mój ulubiony model, jeżeli chodzi o strój, więc się zdziwiłam, że na takiej stronie azjatyckiej jest taka propozycja, która prawdopodobnie będzie na mnie dobra. Ja za bardzo nie mam brzucha jakiegoś dużego, prawda? Te uda są takie szerokie u mnie i to jest ten mój problem, ale lubię po prostu, nie wiem, jakoś ja się wtedy lepiej czuję, jak mam wyższy stan, po prostu jakoś mi się wygodniej. Kojarzy mi się, nie wiem czemu, ale ten kostium mi się kojarzy z taką mafinką. I on kosztował troszkę drożej już niż te wszystkie rzeczy, bo on kosztował... Ale wygląda też na lepiej $20, ale uważam, że dla mnie na przykład, jak ja mam... Cały strój? Tak. No to jest mało, Asi. Tak. Wiem, że mało, ale tutaj w porównaniu do tych cen, bo tam są niektóre za $8. Słuchajcie, ja żeby kupić dla mnie dobry strój, to czasami kilkaset złotych chcę wydać i nie mogę znaleźć, a ten kosztował, słuchajcie, 5 na 5. Jak będzie leżał dobrze, to ja kupię taki drugi jeszcze. Teraz szal. Powiem ci, że kupiłem identyczny sweter w taki sam wzór. Ale w ogóle dosłownie te same paczki, to by było fajne, jako taki, jak to się mówi, fajny ten, żeby położyć jako taki plet. Ej, ale super materiał. Kosztował $11 chyba, tak mi się wydaje. Bardzo fajny motyw. Fajny jest, że ten pasek jest tak czarny na środku i że to nie jest takie zwykłe mdłe. No i bardzo ładny, no mega to jest. Jest fajny, bo nie jest za długi i nie jest za krótki. Taki no to jest, słuchajcie, jedna z fajniejszych rzeczy w ogóle. Tutaj naprawdę będziesz to nosiła moim zdaniem. Fajne to, nie? Tak, zostanę. No odwrót zrobiłeś, ale... Wiem, ale jestem tym. Teraz Baku. Koszula taka w kratkę. To 5 na 5 szelik jakby. Tak. Wiesz, czy mi się kojarzy? Z takimi amerykańskimi tirowcami. Czy to jest L? To chyba bym nie powiedział. To wygląda na jakieś S. No to wygląda jak S totalnie. Uwaga, to jest teraz test tego, czy Paweł jest miły, czy nie. No mi się średnio. W sensie podoba mi się to, że to jest w kratkę i w ogóle materiał jest w ogóle beznadziejny totalnie. Jakość tego jest straszna. Okropna, a pomachaj jak będzie, jak ja to otworzyłam. Widać. Nie będzie widać. Będzie widać? Nie będzie tylko pewnie widać. Zabierz Aśka głowę. O. Tu jak macie guzik, to on jest nie dość, że jest krzywo wycięty, to jest tak wycięty, jakbym ja tam wbił widelec czy nóż i bym tak żłopał nim. Śmierdzi starym dziadem. Ale to jest straszne. Niesamowite, bo naprawdę tutaj dużo rzeczy jest fajnej jakości na tej stronie, a ta koszulka jest jakby była totalnie z innego sklepu i w ogóle jeszcze taką ciekawostką jest to, że... AliExpress to no ale nawet na AliExpress można fajne rzeczy trafić też czasem, że przyszło mi dużo rzeczy w reklamówce za full, pomimo, że całe zamówienie jest z innej strony, więc to chyba jest jakoś tam razem połączone, bo się zdziwiłam i na początku myślałam, co? Zamawiałam coś z tej strony, a to jednak jest wszystko Rosegal. Więc jak widzicie, na przykład te niektóre torebki, czy szale, czy jakieś rzeczy naprawdę są fajnej jakości, a to jest okropne i myślę, że na ciele będzie wyglądało niezbyt. Teraz będzie coś większego, bo będą to buty. Czemu tu jest Supreme na tym? Nie! Fajne jest to futerko w środku. To są zimowe, nie? Ale no takie jakby to jest takie futerko, jakby świlc dokleiła, które jest właśnie doklejone. One kosztowały coś około $40, więc były najdroższym produktem. Ale śmierdzą niemiłosiernie. Ale ogólnie wyglądają super. Wyglądają tak. Zapach tragiczny. Ale może fajny jest szef taki biały. No tutaj, właśnie podwójny jeszcze. Ogólnie. Bardzo fajnie to wygląda. No bo też porządna. Zostały 3 rzeczy z biżuterii. Ja już je szukam. O, masz klotkę z tyłu nawet, wow. No, ciekawe do czego mnie to przekieruje. Już ci mówię, albo ty może będziesz wiedział. Ja nic ci nie powiem. Umiesz to otworzyć? A, nie umiem. Wiem, co to jest. To są takie nausznice, tak? Mhm. Że takie tutaj? Tak. Ja chodzę grube ucho. Zobacz. Jest czy nie? Jest, ale dziwnie to wygląda tam. Bo w tym miejscu, jeden to jest kolczyk. Ale jest... Od kolczyka i tam jakby takie złote łańcuchy i są różne grubości, czy takie same? Nie, takie same są. Są takie same i tych nausznicy jest sporo. Mi się takie podobały bardzo i to kosztowało, myślę, ten zestaw maksymalnie $5. Następnie... Jesteśmy ciekawi, dokąd ten QR kod prowadzi. Taki złoty łańcuszek. Ja uwielbiam, nawet dzisiaj mam na sobie. O, ale taki delikatny. To też myślę kosztowało około $2–3. Czy te fashion jewelry sprzedają w tym? Wszędzie to sprzedają, to jest najpopularniejsze. Po prostu wszędzie to jest, jakieś no. najpopularniejsza chińska marka. Ale fajne, w sensie takie, że nie widać, że to jest tanie. No takie ja bym powiedziała, jakbym ktoś fajne. Mi powiedział, że kupił to w Zarze czy w Wersa, to bym tak. Powiedziała, no okej, no racja. Już od razu trochę, ale fajne. I jeszcze mam w wersji kolorystycznej srebrnej, takie coś. O, to ja wolę srebrne. Właśnie to jest okropne, ja tego nie zauważam. To wygląda jak jakiś niby Chanel, ale nie do końca. Ale nie wiem, chyba można to odczepić. To fajne jest. Bo to jest w ogóle przeplatane, w sensie ten łańcuszek jest nawet z takich starych medalików. Ej, ale w sensie, on wygląda? Ja bym zalegała, myślę, że to srebro. No, ale w dotyku jest. W dotyku jest plastik. No, jest plastik totalnie. Ale tak się świeci, że na ciele to wygląda, jak to by było prawdziwe srebro. Fajne, jakbyś to wywaliła, to git. Tylko poszło, chociaż i tak. Tutaj siedzieliśmy 20 minut, nie po, no tak się wydawało. A tak szybko poszło. Tak. I co uważasz, czy warto robić na takich stronach zakupy, czy nie? Porównując na przykład do sieciówek, że na przykład taki szal w sieciówce w Zarze kosztuje ze $100. No jak nie więcej. A tutaj koło 3, wydaje mi się, że spoko, no bo jeśli chodzi o cenę, to naprawdę jest dużo, dużo taniej. A podejrzewam, że też założyć to parę razy i będzie tak samo jak z sieciówką, że no jakby to nie są już rzeczy, które nadają się na lata, tak jak było kiedyś, i to nie są też marki premium, więc nie możemy od tego za dużo wymagać. Ja uważam, mało się różni od sieciówki, tylko uważam, tym, że fajnie... nie wiadomo co przyjdzie, nie? A, to prawda. Ale ja uważam, że fajnie kupować takie rzeczy, ale najlepiej oglądając filmy na YouTubie i wybierając tak, najlepsze. Tak, dokładnie. Dlatego ktoś to sprawdzi wcześniej. Tak. Dlatego fajnie, że ja mam możliwość wybrać tych rzeczy więcej, bo pewnie normalnie bym nie wydała $200 na takiej stronie. Natomiast fajnie, że mogłam przetestować, bo uważam, że połowa jest fajna i teraz wy możecie kupić te naprawdę fajne rzeczy. Na przykład, jakbyście kupili taką koszulę w kratkę, myślę, że byście byli niezadowoleni, więc od razu wam mówimy, no, żebyście jej nie kupowali. Natomiast tak jak wam mówię, ja w ogóle na tej stronie bardzo lubię kupować dodatki. Czy to jakieś torebki, biżuterie, to jestem zawsze zadowolona, ten naszyjnik też jest właśnie z tej stronki, też kosztuje około $2. A to powiedział, że to jakiś apart czy coś. No widzisz. Ładnie. Także to by było wszystko, słuchajcie, w piszcie w komentarzach, która z rzeczy najbardziej wam się podobała, bo moim zdaniem chyba najfajniejszą z tego całego twojego dropu był szalik. Szalik zdecydowanie jest wow po prostu. No dobrze, no to żegnamy się z wami. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na film u Pawła i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!